Rykoszet. Ale jest wielki szturm niemiecki. Panzer 4 wjeżdża, który jeszcze nie oberwał praktycznie żaden strzałem. Nie, drugi rykoszet, co się dzieje, jaki niefart. No i to... Ta... O! Który to? Jest! Pojawił się bohater, Batman. Ci go naprawiają na polu bitwy. Ja pierdolę. Nie, to już jest szczyt, widzowie, to już wygrało wszystko. A więc, kolejne przygody Company of Heroes 2. Mamy teraz tutaj, cóż za emocje, w starciu 2 na 2. Bardzo chce mi się 2 na 2. Dwa razy Brytyjczycy i raz tam Wehrmacht i OKW na Belrogu, na ten Balrogu z Władcy Pierścieni. Tylko problem jest w tym, że nie wiem do końca, kto jest widzem. Uznajmy, że Jacob, nie wiem, coś mi się kojarzy, mogę się mylić, no nie wiem, sprawdźmy. No i zaczyna nam się pojedynek. Kto? Kto tu gra? Beefer Pug i Crusader. Crusader mi się miło kojarzy, bo są super czołgi Crusader w Kochu 3 i podobno są niezbalansowane. Ich spam jest praktycznie nie do pokonania. Kontra Jacob i ENC The Builder. Takie tutaj poziomy. Od razu się przyznaję, nie wiem do końca, kto jest widzem. Podejrzewam, że Jacob. Mówię, coś mi się kojarzy, taksywka, no ale no, mam nadzieję, że ktoś to zobaczy, to się przynajmniej nie obrazi i napisze w komentarzu wtedy tam. Drużyna piechoty wyszkolona i gotowa do boju. Się poprawi jak coś. Miniaturkę czy coś, nie wiem. Miejmy nadzieję, że będzie hit. Zaraz zacznie się bitwa. Kto tutaj co wybiera? Pułk szturmu Land-Lease dla Crusadera. Czyli amerykański sprzęt i zabawki. I cukierki przede wszystkim. Takie to bajery. Ścieżka wojenna. Tutaj drudzy Brytyjczycy, królewscy saperzy, tamtego pułk szturmu Land-Lease znowu i pułk broni specjalnej troski. To byłoby fajnie zobaczyć, to bardzo lubię. Krokodyl, sekcja piechoty łowców czołgów są bardzo zabawne również, niezbyt często widywane. Ten transporter tam z tym jakimś zaopatrzeniem też beka utrzymać, szyk fajny i operacje tam rozwala, te rozwałki też dobrze. Jacob, doktryna fortyfikacji. Można stawiać potężne tutaj domki, różne działa i takie bajery artyleryjskie za Fatherland mają. Podróż autostradą. Na pewno nie polską. Takie tutaj rzeczy. Tygrys królewski, ale to cheat. To jest oszustwo. A tu co jest jeszcze? Doktryna niemieckiej piechoty, szpicy i rezerw strategicznych. KM-y tutaj śpiewają niemieckie. Pojawiła się też pierwsza sekcja piechoty szturmowej. Ich można oczywiście ulepszyć tutaj na Thompsonki amerykańskie. O wiele lepsze niż brytyjskie steny oczywiście. To bez sensu, łee. Tutaj czy przewaga liczebna, czy może jednak niemiecka technika i uzbrojenie zwyciężą? No raczej to drugie. Zwłaszcza, że szturmgewery zaraz właśnie z bliskiej odległości. Patrzcie jak to mieli, nie? To jest właśnie obrażenia z bliskiej odległości, nie ten Koch 3 co tam. Kurczę, jednostki na blisko z maszynowymi pistoletami czy coś gówno potrafią zrobić. Próbuję zdobyć nasz punkt. Ale co tam piszecie, Francy, jesteś na promochach? Nie, do końca ty w ogóle nie wiesz. Biorę pak. Niebieski lub żółty. Ta gra ma vibe Land-Lease. Trochę tak, ale proszę, Brytyjczycy wybrali pułk broni specjalnej troski. Zakończyła się budowa nowego stanowiska dowodzenia plutonu. Nowe stanowisko dowodzenia plutonu, ale brakuje Brytyjczykom paliwa. Te Niemcy kontrolują ich punkt. Jesteśmy wizjonerami. Zawsze są się zgonieje tam na czacie, oczywiście rozkminy. Czemu nikt nie zajął tego punktu zwycięstwa? Czy tu jest jakiś KM niemiecki? Nie, tu był KM, ale Brytyjczycy, zwłaszcza ten Crusader, bardzo ostrożnie gra. Najpierw chyba chce podprowadzić własną broń. No właśnie, a dopiero później zaatakować swoimi jednostkami. Tutaj sekcja ulepszona na zasoby medyczne. Czy tam zaopatrzenie. Można się leczyć. Psychicznie, fizycznie. Fajna sprawa. I wreszcie atak na paliwo. Vickers, jest przygwożdżona jednostka piechoty. Ale zaraz może się okazać, że zostaną oflankowani właśnie, oni już idą od góry. Zaraz, Jezu, to przekleństwo. Zaraz zajdą ich od tylca. Tutaj kolejne Vickers, ale Niemcy. Saperzy szturmowi rozłożeni, ale gdzie jest jakiś karabin maszynowy? Niestety brakuje. Oficer naprowadzania desantu jest w drodze. Cholernie wróg próbuje odebrać.
zabrać nam punkt. No, próbuję, ale zobaczymy, czy mu się uda. Sekcja piechoty szturmowej została tutaj już ulepszona na po prostu ulepszenie sekcji szturmowej, nie? Z cyklu nie mamy pomysłu na nazwę, napiszmy byle co. Osłaniają nas, osładzają nas, głaskają nas. No, wsparcie Vickersa prawdopodobnie sprawi, że Niemcy i tak zajmą ten punkt, ale nie na długo. Jest nasz. No właśnie, czołganka, ale mają osłonę własnego MG. Na górze tymczasem. O, granat zapalający zmusił właśnie MG nawet do odwrotu, a nie do zmiany pozycji. Ale ta przewaga liczebna sekcji brytyjskiej zwycięży w tym pojedynku. Gdzie jest oficer? Oni mają też broń na bliski dystans, nie? Sekcja, czy uda im się w ogóle odbić? I kolejny oficer na prowadzenie desantu, wyszkolony i niestety zostali przyszpileni, zanim udało im się zneutralizować punkt zwycięstwa. O, teraz proszę, tutaj Dala Jacoba jest w produkcji, karabin maszynowy. Trąbki tutaj grają bojowo. I co ciekawe, nikt nie atakuje środka. Obie strony konfliktu tutaj skupiły się tylko i wyłącznie na północy i południu. Odbierają albo próbują sobie odebrać te punkty zwycięstwa, ale nikt o środku nie pomyślał, który należy do Niemców. No, sekcja szturmowa na taki dystans nie zdziała zbyt dużo. Ale mają tam granaty dymne, z tego co pamiętam, właśnie w zanadrzu. Ewentualnie oficer na prowadzenie desantu właśnie, który już tutaj zmierza, mógłby przyzwać flarę dymną, całkiem tanią. Uuu, i stanowisko moździerza trzycelowego, budowane przez saperów królewskich. Potrzebny lekarz jeszcze. Tutaj jakaś flanka się szykuje, dwa oddziały saperów szturmowych. Już tylko myślą, jakby tutaj oflankować. Właśnie tutaj tych chłopaków i przede wszystkim Vickersa by chcieli pewnie. No właśnie, już tutaj się szykują. Na dole również całkiem fajna kooperacja w sumie między tymi Niemcami. Nie wiem, czy to przypadek, czy może faktycznie ze sobą jakoś tutaj rozmawiają. Ale i ten tutaj górą, i ten tam, patrzcie na plecy. Vickers się rozłożył, ale czy w porę? O, za dużo ponieśli obrażeń ci saperzy. No właśnie, może, no, cały jeden oddział został zabity i nie zdążyli zrobić zbyt dużych strat i oba oddziały padły. Bardzo, bardzo niefortunnie to wyszło dla Niemców jednak. Zbyt dużo tutaj Brytyjczycy mieli właśnie jednostek, które mogły ostrzeliwać saperów, zanim dobiegli na ich upatrzone pozycje. Świt stelarki. No tak już mi się wydaje po prostu, nie, że powoli nadchodzi taki zmierzch właśnie tych Endless Space, nie? No ja, trzeba byłoby innego zmulacza już tak powoli szukać. Zwłaszcza przez te wszystkie problemy i tak dalej, tak mówię, nie, że definitywny koniec, ale już tak czuję, że raczej jego pik już jest w dół, o. Nawet u mnie. Przez to wszystko, co tam się dzieje. Właśnie, że no... To jest gierka, nie? Tu wszystko może się zdarzyć. Stanowisko zostało zaatakowane! Aleki... O, wiesz co, zauważenie się, że z moją, po moim... Tylko właśnie na moim... Proszę, zabito obsługę CKM! Tam z wami. No i niestety obsługa CKM została tutaj wyrżnięta. MG, wsparcie z moździerza. Ale oficer na prowadzenie desantu tutaj widzę wbiegł w sam środek bitwy. Wraz z tymi sekcjami szturmowymi. O, i działo też zneutralizowali, ta... No, to trochę bolało. Tutaj jeszcze wyrzynają ich. O! Nie będzie odwrotu, nie da rady. Szkoda. To już było kompletnie niepotrzebne. Broń, wiadomo, można jeszcze obsadzić. Ale tutaj Niemcy w sumie też stracili MG. No, takie bardzo... Ja to nazywam wymiana na noże, nie? Czyli obie frakcje zadały sobie dosyć dotkliwe obrażenia. O nie, granat nasadkowy. Granat. Ale nie zadał większych obrażeń. O nie! Grenadier. I został jeszcze dobity. Przez tą sekcję. Patrzcie, jaka wymiana. No, zdecydowanie chyba Niemcy ponieśli tutaj ten builder o wiele większe straty. Co mu tu zostało? Ma co prawda zasoby ludzkie. Ale no... To była słaba wymiana. Tutaj się wycofują do tego punktu. Trzy oddziały grenadierów szturmowych. Ty, jak to ruszy? Faktycznie on wydał wszystkie swoje zasoby ludzkie dosłownie, żeby stworzyć taką armię. Boczność! Góra bezpieczna.
I tutaj zaraz oficer odkrywa właśnie, rzuca oczywiście od razu flarę, żeby przyzwać ostrzał ze sztabu i od razu ucieczka. Spieprzamy stąd, chłopaki. Patrzcie na to, jaka szarańcza tutaj. Insektoidy, nekrofagi. To jest nauka, którą mam niestety wbitą do łba i też... Czym inny, jak bije się z innymi, to czuję się pewnie niż podczas pokoju. No takie kur kapitano ma styl, nie? I to nie ma nic w tym złego, zdecydowanie, czy to w grach Paradoksu, czy to w Endleskach, czy gdzieś tam w 4X, czy coś takiego, jak najbardziej, taki styl też jest spoko. Tylko po prostu jakby, no ludzie, którzy nie grają w takie gry, no mogą poczuć się tak jakby, no... No, najechana ich strefa komfortu, o, że grali przez dłuższy czas w taki sposób i nigdy im się to nie przytrafiło i nie wiedzą jak zareagować, nie? No ale, no właśnie od tego jest nauka. Mariusz, witaj Mariusz. Siemka, siemka. No to... Ludzie wszystko uciekną do innego miasta. Zostałem wyjebany 3 razy. Nice co? Schwerere? Schwerere pancery. Ty, faktycznie, Schwerer się rozleciał. Czyli w końcu tutaj kto tego mógł zdziałać? No chyba tak tyrali powoli, powoli. Jeszcze właśnie ostrzał moździerzowy na pewno tutaj był. Tyrali go i w końcu rozwalili. I killed your SWS track? No lol. Jakieś problemy psychiczne? Jacob. No wydaje mi się, kurczę, że Jacob faktycznie może być tutaj naszym widzem. Ale to są tylko domysły. Jeśli ktoś wie, zapraszamy do podzielenia się tą tajemnicą. Rykoszet. Ale jest wielki szturm niemiecki. Panzer 4 wjeżdża, który jeszcze nie oberwał praktycznie żaden strzałem. Nie, drugi rykoszet, co się dzieje, jaki niefart. Ale sekcje tutaj szturmowe powstrzymały większość niemieckiego natarcia. Przyszpilenie, wezwany jeszcze ostrzał ze sztabu chyba przez oficera. Tak jest, wszystkie jednostki ludzkie zostały powstrzymane. I nadjeżdża chyba komet, nie? Uwaga. Tak jest, czołg komet, czyli zainwestował w coś droższego niż śmieszny ten Cromwell. Pieprzony wóz pancerny, ale no to działo nie ma szans. Na północy tymczasem... No, umiarkowany spokój. Panzer 4 jeździ niezagrożony kompletnie. Nie ma nic. Czemu saperzy nie mają na przykład piatów na wyposażeniu, mimo że mam bardzo dużo tej amunicji? O-o. Wróg sprawia bardzo duże kłopoty. Oddział z Panzer Shrekiem tutaj się pojawił. Nawet dwoma Panzer Shrekami. No, to stanowisko może tego nie przeżyć. O Jezu, ile to obrażeń w ogóle bije. I jeszcze kolejny Panzer 4, tak, dół upada. Wszystkie jednostki tutaj Crusadera są w odwrocie. Niestety, nie przygotował się na taki wjazd. Masz teraz nowy... Wróg zniszczył wysuniętą pozycję. Jak mu zamknęli mordę, nie? Masz teraz no... Jak to mówią, cywilizacji nie obronisz wysoką kulturą. No właśnie, no właśnie, to prawda, nie? Tylko no... Wróg próbuje zdobyć nasz punkt. Ktoś mógł próbować, ale jak to wyszło i ukradli jeszcze to działo Pepans. Tutaj też widzę, mają ten posterunek. I to wcale nie jest fajne, no nie jest fajne, nie jest. Od razu oficer przyzywa ostrzał z chałubicy. To 45 amunicji tylko kosztuje, a Brytyjczycy, jak widzicie, pływają dosłownie w zasobach. Dlatego mnie tym bardziej dziwi, czemu nie użyją tej amunicji, żeby przyzwać, no dobrać sobie tak naprawdę jakieś piacika, albo jakiegoś tutaj brynka, nie wiem, nie mam pojęcia. Można rzucać dobrą wiadomość, można wysiadać. O, ty, nawet celny strzał. Zneutralizowali to skradzione działo, Pepans. Nie odpuszczać. Wróg ciągle ma 300 punktów. Na nowo je obsadzili. Wróg ma tylko 300 punktów. Niemcy są w posiadaniu oczywiście 2 punktów zwycięstwa i tego środkowego. No tego nie mogę darować aliantom, nie? Zdecydowanie tego nie mogę darować, że nigdy praktycznie nie ruszyli na środek. Nigdy nawet nie spróbowali, a mogliby bardzo łatwo, nie? Choćby oficerem na prowadzenie desantu zasmołkować i to zrobić, ale co się dzieje? Jednostki... Rakieta jedna... Gdzie była druga rakieta Tulip? Czemu się nie odpaliła? Widzieliście to? Tylko jedna rakieta Tulip poleciała. Ale fajnie, że ktoś użył tej umiejki, całkiem drogiej muszę dodać. Ale nie udało się zniszczyć pancera 4. Tulip poleciał zbyt wcześnie, na to wygląda i nie było wsparcia pancernego właśnie, ani niczego więcej. Nawet broni Pepans, nic. Szkoda. Ale przynajmniej mamy utrzymać szyk.
Ostrzeliwują wrogę rakietami z ich karabinów maszynowych. Fajna umiejka, za 150 zdecydowanie. Całkiem przyjemne. Szkoda, że nie piszę tutaj tego bonusiku, nie? Ale widać. Widać, że mają te bajery. Tymczasem, 3 pancery 4. Może będą 4 pancery 4, żeby już były 4 rowery. 4 sery. No, zdecydowanie ten Firefly tutaj nie ma najmniejszych szans z taką liczebnością wroga. O, jeszcze sekcja padła. Sekcja do niszczenia pojazdów. Jak widzicie, też została tutaj totalnie przemojazdu. Wszyscy zginęli. W mordę. Zdolność jest gotowa. Zdolność jest gotowa. No i to... Ta, o! Który to? Jest! Pojawił się bohater, Batman! Komet. Tylny pancerz załatwia jednego z pancerów 4. Ale znowu Niemcy mają przewagę liczebną. Wow, ale znowu drugiego już załatwił. Co jest? Komet Komandos. Później to oblejemy, opijemy. O! A na górze wchodzi niemiecka piechota. Ale ten wjazd kometa był bardzo zuchwały, bardzo fartowny mi się wydaje. O, żeby tego tylko teraz nie stracić. Załatwił dwa pojazdy w tak krótkim czasie. Co? Cel wyeliminowany z walki. Zabił cały oddział pancergrenadierów. Nawet rurkę zostawili. Widzicie, to jest dużo fartu w tej grze, muszę przyznać. Wysunięta pozycja została zaatakowana. Nie da się ugryć, że wiadomo, tam umiejętności też grają rolę. Że ich nie wycofał wcześniej na przykład, ale no... Farta trochę też tu jest. Krzyżowa i stolice. No właśnie, tak nie powinno być, że stolicy powinno się nigdy nie móc hakować. To jest najbardziej, wiadomo, najważniejszy system. Powinno się wszystko zrobić, żeby się nie dało. I że jak robiłem to z Awrukiem? No akurat Awrokowi nie polosowało, to muszę przyznać. Awruk miał dosyć pechową sytuację, ale mógł mnie powstrzymać właśnie wojną, nie? Wyprzedzającą. Zanim ja na przykład tam się rozwinąłem, to polecieć wszystko, żeby mi zająć ten system i być bezpiecznym przed hakowaniem, nie? Ale no tam na pewno muszę przyznać, było bardzo, ale to bardzo niefortunnie. Więc no tutaj już w sumie byłby zrany. No mówię, no niestety czasami faktycznie tak polosuje, że nie ma opcji. Uuu, miotacz ognia, ale działo pepans. No i niestety transporter kompletnie zmarnowany. Kolejny pancer 4 nadjeżdża, natomiast tutaj... O, działko flag budują. W takim miejscu i obrócone do strony niemieckiej. Czy ktoś wie, o co w tym chodzi? Jeśli tak, to chętnie czekam na jakieś podpowiedzi. Jak tam na północy? Kolejny komet się pojawił. I nadjeżdża Pantera. Dla Niemiec. A ci zbudowali super działko pelot. Super, cieszę się. Jak mówiłeś, jeśli kieruję z własnej, to mam 100%. Znaczy, to bym również tak jakby... to bardzo to uprościłem, ci powiem tak, El Capitano, nie? Bardzo to uprościłem. Tak naprawdę nie masz 100%. Masz jakby dużą... Jeśli ona się nie broni, no to wiadomo, że masz 100%. Ale jeśli... zajdzie jakieś, że tak powiem, no... jej akcja, czyli przypuśćmy zajmie układ, przez który ty akurat przechodziłeś hakowaniem, no to już może nie być takiego 100%. Więc to tak bardzo uprościłem, że 100%, nie? O Jezu, ten z tą bronią w ogóle, Jezus. Co on wyciera kask? Moździerze słyszę. Nie, to był tego, sztab. Sztab brytyjski nawala. Wtedy nie wiedziałem, jak się ze Zemilemię to... stanę i układa. No niestety. No, ale to, że właśnie tam można schodzić ze stolicy hakować, to bardzo uproszczenie jest duże, nie? Bardzo, bardzo duże. Na ścieżce, ale wysokowanie stolice. No bo właśnie o to chodzi, że tak jakby to hakowanie, jakby jeśli leci z twojej stolicy, no to jakby ma dużą szansę, że to się uda. Ale jeśli po drodze, na przykład do stolicy Jagódki byłoby jej systemy, które również byłyby bronione przed hakowaniem, no to już to nie byłoby takie 100% pewne, nie? Ale jeśli byłaby czysta droga bez żadnego systemu obronnego po drodze, tylko w stolicy, myślę, że zawsze 100%, nie? No ale o to chodzi właśnie, że stolice o... O,
ty, zneutralizowali tego pancera 4, ja tu gadu gadu o kosmosie i podbojach, a tutaj pancer 4 oberwał z kometa, który jest, jak widać, znacznie lepszy niż taki pancer 4. O, poszkodzony silniczek. I przyjechała pantera. No, na to Brytyjczycy chyba nie byli do końca gotowi. Strzał dymny poleciał. Pocisk dymny, ale chyba za mało HP. Uuu, ale jednak obrywa trochę. Dostaliśmy awans, ale to chyba ostatni awans w twoim życiu, nie? Tak. I co zrobi pantera? Nie ma jeszcze doświadczenia. Zryw bojowy jest niedostępny. Kolejny pancer 4. Uuu, w tylny pancerz i... Piękne okrążenie. No, tutaj Brytyjczycy naprawdę pokazali znowu skilla. Dopadając tą panterę na, dosłownie na, w ostatnim momencie praktycznie. O nie, zajęli ten czołg. Teraz on ich dobije, nie? O, przecież dostał jeden strzał. O! Zmarnowane tak naprawdę zasoby tylko ludzkie. Niepotrzebnie kompletnie. Tutaj w ogóle odcięcie. Brytyjczycy chyba nie są do tego do końca świadomi. Niebieski bardzo dużo straty poniósł. O, Into the Builder opuszcza gierkę. Ciekawe. A to jeszcze nie jest taki koniec. Jak to mówi mój sławny cytat, to nie jest do końca jeszcze taki koniec. Tylko aż się dziwię, co tu może się podziać. Wow, co tu w ogóle buduje? Jacob. To ten człowiek jeszcze co został. Wielkie działo PAK 43. W takim miejscu? No tutaj głównie będzie pewnie osłaniać, nie? Tutaj to podejście. Mój słynny cytat. Kim my jesteśmy? Polskie Banksy? Powiedz jej, wyjaśnij ją. Czemu noszę bandaż na ręce? O, panie KM-ie, to nie był najlepszy pomysł, żeby się tu rozłożyć. I odstrzelony. O, już myślałem, że w ten transporter uniwersalny poleci strzał, ale chyba... Za to działo w ogóle naprawiają. Co tu się dzieje? Obracają działo, nie, uwaga! Pojazd opancerzony zniszczony. No zniszczony, zniszczony, ale po co to było? I czemu niebieski nie używa sekcji właśnie łowców czołgów? Myślę, że taka jedna, oni mają też granat pepans, nie? Dlatego myślę, że jedna byłaby spoko do osłony właśnie tych kometów na przykład. Komet. I alianci mają już tylko 84 punkty. Niemcy dalej kontrolują większość. Ale to jest straszne, to że bot tak rzuca te jednostki, ała, ała, to aż bolą oczy. O, ale jeden komet został zneutralizowany, już nawet wiem przez co. Jeden strzał, pół HP. Czy w ogóle alianci są świadomi tego? Chyba nie do końca. Ja pierdziele, dwa strzały, dwa trupy. Haubice namierzyły pozycję wroga i są gotowe do zalania go ogniem. Zalania go ogniem, Według meldunków, przeciwnikowi zostało tylko 75 punktów. 75 punktów. Czy to się tak skończy? Brytyjczycy nagle w kilka chwil stracili całą swoją przewagę, marnując tak naprawdę dwa komety, nie? Nie, to był chyba... To nie był komet, nie? Nie, to był ten Cromwell. No, tam gdzieś chyba pierdzielono, że to komet. No, ale komet, Cromwell, zrzucone po prostu na pastwę losu tego paka. I snajper się pojawił. Nie, to w ogóle, co to jest? Czemu oni tak robią? Że Brytyjczycy mogliby to na spokojnie wygrać, gdyby tylko... Tutaj to bardziej ogarnęli. Mieli przewagę pancerną, od dołby wjechali tutaj, porozwalali trochę rzeczy. A tak to nie wiem, nie wiem co tu się stało. No coś tu się rozleciało, co to? 2-2-2 od bota. Zatruwanie wody. Wow, co? I to, a, bo to bota, dobra, zawsze pamiętać. Pamiętać, że różowe to jest to nie myśli. A czerwone potencjalnie myśli i zajęli punkt zwycięstwa. Północ jakimś cudem też próbują odbić. Poprodukuje sanitariuszy. No, to jest dziwne, to jest dziwne coś się dzieje. U Brytyjczyków tak jakby nagle właśnie spadło IQ, nie? Jakiś snajper, jakieś takie właśnie brak tego. Brak wykorzystania dobrego pojazdu. Co tu się w ogóle znowu wybuchło? Znowu jakiś pojazd pewnie niemiecki.
Wrogi pancerz! Ponieśliśmy ofiary. Tak. O, może snajper zniszczy ten czołg, może o to mu chodziło, patrzcie na to. O, pff, on nie zdążył, 6-funtówkę go dobiła. Ten chciał naprawić, chociaż to bez sensu. To bez sensu. O, skradziona 6-funtówka. Wielki pak tutaj, rozjechali mu trochę te worki z piaskiem, ale ciągle pilnuje dzielnie swojego terenu. O, pan snajper został znaleziony. Ale przeżyje. Zbyt mała siła ognia. Niemiecki młodzież w idealnej pozycji tutaj. Aha, bo to ten bot go zajął, tak? Wow, ale świetnie wykorzystuje, patrzcie, ten sprzęt. Nawet się nie wie co. O, teraz pomyślał. Jak on biegnie? Co to jest? Czy widział ktoś kiedyś takiego biegającego Niemca? Co to jest? Boże. Komedia polska. Z Faderlandu przesłali panterę. To dla bota, czyli na pewno bardzo dobrze ją wykorzysta. Oficer wchodzi na blisko, nawet się nie, nie zatrzymał. Arschloch. I załatwili wszystkich. Maksymalnie doświadczony pan oficer. British oficer. I szluk nadjeżdża. Gdzie ta pantera będzie? Mhm. Tak, celuję w ten kurek tamtego, żeby się zapaliło. No, shit. Fajne osiedle. Nieprzyjaciel zajmuje nasz sektor. Zwycięstwo jest blisko. Zwycięstwo? 25 punktów. No, no, to prawda, ale to tylko przez to, że tutaj ten niebieski totalnie odklejony jest jakiś w ogóle, praktycznie nie... Nie użył tej swojej doktryny, patrzcie w którą stronę jest obrócone działo PPANS. Te czołgi wjeżdżają, mając sekcję do zwalczania czołgów i w ogóle praktycznie nie użył. Snajpera jakiegoś przyzwał, stracił te pojazdy. Ten żółty wcale nie jakoś super lepiej, no ale zdecydowanie lepiej niż to, co tu było. Kudziony. Francuskie wino to nie to samo. Co oni tam gadają, że francuskie wino, francuskie kobiety? Panca! A tak z dwóch stron. Ale armatę mu od razu zciągnęli. Co on tak szybko strzelał? Widzieliście to? Mamy o jednostkę pancerną. Na maksymalnym zasięgu. Błyskawicznie wystrzelił. What the? Było dziwne. Nie, i ta ikonka co mnie prześladuje, bo ona jest w Kocha 2, a ona jest również w Kochu 3, to jest straszne. Ten sztuk chyba próbuje zająć punkt. Jak myślicie, co on robi? O! No, teraz już wiadomo co robi, to płoniemy, to akurat spoiler był. Nie, i znowu Brytyjczycy to odbijają. To działo ciągle, tylko 2 kile zaliczyło, nic więcej. Kończcie już, to kończcie, no ileż można, 40 minut jest na liczniku. A to już takie, takie pato się dzieje. O Jezu. Ta 6-funtówka, pancer 4. Kolejna pantera jedzie, tylko że tym razem dla Jacoba. O! Czyżby niebieski miał ogarnąć obronę Pepans wreszcie, po tylu latach? No, rozstawia, stawia. Bam, bam, bam. Nie dadzą zająć tego punktu. Do ostatniego człowieka. Czemu pancerz 4 się jeszcze nie wycofuje? Pom, pom. Czemu w ogóle? Wydaje mi się, że on nie trafia. O, teraz dopiero trafił. Pancerz Szreki. I z bliskiej odległości pancerz. Nie, co to jest? Co tu się dzieje? Na dole również kontratak na działku flag. Co to jest? Jak oni chodzą? Co? I to od bota.
Jakby sraczki dostali. Nie mogę. Tutaj w ogóle zostało to użyte. Strzeliwująca się artyleria. Bam, 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 bam. 40 minut, żeby Brytole zaczęli. No, ojo. To był ładny strzał. To był ładny. Ile to kosztuje? 250. Taka nawałnica. Panzer. Panca. Schwerer Panza. Raketenwerfer się rozkłada. Na maksymalnym zasięgu lecę per centymetr. Centymetr nie pasuje, żeby mu strzelać. I. Panzergruppe. Schwerer Panzer ginie, ale również życie przypłaca jego tutaj kolega. Albo nie kolega w sumie. Nie przyjaciel. Cromwell. Maksymalnie doświadczony komety. Czy błagam, uważaj, stary. Tu jest, tu się kryje diabeł. Tu jest zło. Czy oni się obrócą? Rzucili mu jakiś granat. Super granat. Nie, nie, diabeł, uwaga! Trzy pojazdy zniszczone. I niebieski dalej, bez żadnej sekcji pepanc. 18 punktów zwycięstwa. Wszyscy są pod ostrzałem, tutaj ktoś ucieka. On już ma dość tej gry, ja w sumie również. O! Cholerny wróg próbuje odebrać nam punkt! Zneutralizował go ktoś tutaj. Czy to byłeś ty? Dwa pojazdy. Ja. Kolejne ostrzały ze sztabu gdzieś tutaj słychać. Ale że Brytyjczycy, mając taki sprzęt i artylerię, nie udało im się nigdy zniszczyć tego PK, to jest naprawdę... To nie, góra to jest porażka, to jest anty-gameplay. Mam nadzieję, że to nie jest nasz widz, ale jeśli jest, w sumie też... Żeby prawda wyszła na jaw, że to, co się dzieje na górze, to jest karygodne. Ci go naprawiają na polu bitwy? Ja pierdolę. Nie, to już jest szczyt, widzowie, to już wygrało wszystko. To już jest koniec. Ja się kładę już pod tym czołgiem i proszę, rozjedź mnie. Ja się o tutaj położę teraz, proszę, i tam minę sobie podłożę, może chociaż wysadzę jeden czołg. Nie, to jest szczyt wszystkiego. Koniec powtórki. Brytyjczycy przegrywają. Nie, nie, to jest tyle. Ja po tej grze idę do Choroszczy, widzowie. Masakra. Dziękuję za uwagę i do następnego. Cięcie.